Co się dzieje w Polsce? Czy w Polsce zaczynamy mieć znacznie lepszą sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną po przejęciu władzy przez nowy rząd? Czy są podejmowane decyzje, które pozwalają na umocnienie się polskiego złotego? Czy inflacja spada? Czy ceny nieruchomości są już coraz bardziej dostępne? Czy, szanowni państwo, Polacy się mogą czuć tutaj bezpiecznie? Co się dzieje w Polsce? Zobaczymy, czy jesteśmy w coraz lepszej sytuacji. Czy w danym momencie nasza sytuacja wskazuje na to, że Polacy zaświeciła gwiazdeczka. Szanowni państwo, mówmy sobie wprost. Znaczna część tego, co się dzieje w danym państwie, zależy w znacznej części od polityków, bo naród może być pracowity, mądry i może być nawet wykształcony i mieć wszystkie inne aspekty tego, aby być narodem bogatym, wolnym i szczęśliwym, ale złe decyzje polityków mogą to wszystko zaprzepaścić, prawda? I wtedy w takiej sytuacji taki naród jest biedny, smutny i na przykład się wyludnia. I to właśnie, szanowni państwo, tym jest nasz naród. Jesteśmy biedni, jesteśmy smutni i się wyludniamy. No ale tutaj jest zmiana władzy. No i zobaczmy, czy ci, którzy nie uszczęśliwili nas 8 lat temu, gdy rządzili przez 8 lat, lepiej rządzą niż ci, którzy rządzili przez 8 ostatnich lat, prawda? Zobaczmy, szanowni państwo, czy w danym momencie polepsza się sytuacja. Tutaj przede wszystkim trzeba spojrzeć na walutę, prawda? Zobaczmy na walutę, kurs euro, czy Tusk nas tu uszczęśliwia. No jak na razie widzimy, że nic takiego nie ma miejsca. Proszę zobaczyć, tu mamy grudzień. W grudniu jeszcze ta złotówka 4,29 za euro. Weźmiemy wykres świecowy, proszę zobaczyć, 4,29 za euro, tyle kosztowała złotówka. No i po 2 miesiącach rządów, szanowni państwo, Donalda Tuska, czyli człowieka, który zabrał nam OFE, Kosiniaka-Kamysza, który podwyższył znienacka milionom Polaków wiek emerytalny, no i kolesia komika, szanowni państwo, człowieka, który podobno się na niczym właściwie, można powiedzieć, zbytnio nie zna, jeżeli chodzi o gospodarkę i finanse. I nawet, no, nawet nie ma chyba praktycznego doświadczenia. Umie tylko robić, jak dla mnie, śmieszny dzióbek. Szanowni państwo, w takim razie zadajmy sobie pytanie. Czy żyje nam się lepiej w danym momencie, aniżeli 2 miesiące wcześniej, chociażby pod takimi pozornymi aspektami? O, 2 miesiące temu, szanowni państwo, miesiąc temu, 2 miesiące temu złotówka była mocniejsza, 4,29, dzisiaj złotówka 4,36. Jak widzimy, złotówka się zawala, szanowni państwo, złotówka się zawala. Złotówka była mocniejsza, szanowni państwo, złotówka była mocniejsza. Proszę zobaczyć, złotówka się zawala. Złotówka idzie znowuż w stronę, proszę zobaczyć, idealnie, tak jak mówiłem, że czy PiS, czy PO, to może w ogóle nie mieć żadnego znaczenia, bo jeżeli tutaj narysujemy podłogę trendu, proszę zobaczyć, tu mamy trend, tu mamy, szanowni państwo, trend, tak, proszę zobaczyć, i tu mamy trend. Można go tak narysować, można go tak narysować, no i widzimy, szanowni państwo, że się odbija, że czy rządzi Tusk, czy rządzi Kaczyński, czy rządzi Morawiecki, to polska złotówka jest zwykłą szmatą. Szanowni państwo, bo za kilka dni będziemy wiedzieli, co się będzie działo. Za kilka dni, szanowni państwo, będziemy wiedzieli, co się stanie. Za kilka tygodni będziemy mieli jasno, czarno na białym, tutaj pokazane na tych wykresach, czy polska złotówka to zwykła szmata, której w ogóle nie warto trzymać, proszę zobaczyć, bo to się odbija, prawda? A jak się odbije, no to odbije się, prawda? Powiedzmy, może się odbić na przykład w ten sam sposób, prawda? I trend zostanie zachowany, czyli osłabiania polskiego złotego, szanowni państwo, do kursu euro. I co to oznacza? No tutaj widzimy, można powiedzieć, że jeżeli tak będzie się działo, tego jeszcze nie wiemy, bo ta złotówka jednak może się tu przełamać, prawda, i ona może zacząć się umacniać. Proszę bardzo, zacząć się umacniać i euro na przykład będzie 3,90, 4, 4,10, prawda, i sobie gdzieś tak tu będzie oscylowało, prawda, ale jak na razie widzimy, że jest jasne odbicie
od podłogi trendu, od tej drugiej szyny dolnej. Czyli widzimy, tu nie ma jeden pies, prawda? Czy rządzi Tusk, czy jego asystent? 8 lat rządził Tusk, potem jego asystent, teraz znowu rządzi Tusk, za 8 lat będzie rządził, nie wiem, syn Morawieckiego, tam za 50 lat będzie rządził tam, nie wiem, prawnuk Morawieckiego, tam prawnuk Tuska. No i tak za 30 lat właśnie zostanie 20 milionów Polaków na terenie Rzeczypospolitej. No taka jest w danym momencie rzeczywistość. No nie oszukujmy się, szanowni państwo. W danym momencie, przepraszam, wezmę tutaj łyczka pewnego napoju wieczornego. Szanowni państwo, i zadajmy sobie pytanie, co nastąpi w następnych dniach, w następnych tygodniach? Bo będziemy mieli wtedy odpowiedź, w którym kierunku może idziemy, może to będzie tylko chwilowe, ale wiemy jedno. Na razie złotówka, zamiast się umacniać. No przecież, szanowni państwo, no wspaniali eksperci, dzikusy gospodarcze, ekonomiczni wymiatacze, szanowni państwo, biznesowe dzikusy wygrały wybory przecież, tak? A mówmy sobie wprost, wybory, szanowni państwo, w znacznym stopniu wygrali bolszewicy. No i bolszewicy w znacznym stopniu będą teraz w Polsce rządzić, komuniści, bolszewicy, lewicowcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówmy sobie wprost, w danym momencie jedyne co widzimy, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, to nic nie widzimy. Jedyne co widzimy, to usunięcie niebezpiecznego kredytu. No ale za niebezpiecznym kredytem zaraz ma wejść jeszcze gorszy wehikuł, który dalej będzie niszczyć złotówkę, ale mimo tego, że niebezpieczny kredyt usunięto, to nie oznacza, że 50 tysięcy ludzi, którzy zaaplikowali o niebezpieczny kredyt, nie będą z nas wysysać teraz pieniędzy, bo tym ludziom przecież będzie trzeba zabrać mi i dać im. Będzie trzeba zabrać pani i panu i dać im. No 50 tysięcy, szanowni państwo, teraz gąb do wyżywienia z naszych pieniędzy i każdemu będzie trzeba dawać przez 10 lat po 2 tysiąc, po 3 tysiące, czy tam 3 tysiące złotych miesięcznie. No dajmy sobie na spokój, tak? No ale za 2-3 miesiące, no Tusk tu obiecał, że za 2-3-4 miesiące tutaj zapadnie klamka na temat wprowadzenia jeszcze większego, jeszcze bardziej, moim zdaniem, zbrodniczego instrumentu niszczącego polskiego złotego, prawda? Więc no na razie jesteśmy na dobrej drodze, nie widzimy tutaj, szanowni państwo, na dobrej drodze oczywiście zniszczenia polskiego złotego. Mówmy sobie wprost, Tusk mówił, że chce wprowadzić euro, definitywnie właściwie, no mówił, że chce wprowadzić euro, szanowni państwo, sam oglądałem film, mówi, że chce zlikwidować polską złotówkę, z tego wygląda, prawda, no bo jeżeli chce wprowadzić euro, no to chce zlikwidować złotówkę. No a jak zlikwidować złotówkę, szanowni państwo? No najpierw trzeba ją zniszczyć, prawda, bo nikt, no trzeba ją zniszczyć, prawda, no to jest taka opcja, no to prawdopodobnie Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia, szanowni państwo, można powiedzieć, ludzie do działań specjalnych, no bo to Tusk to działania specjalne, zabrał nam pieniądze z OFE, no ale Morawiecki opowiadał, że nam resztę odda, jak wygra wybory, no i także i tak nam oddał, szanowni państwo, że nam nie oddał, prawda, więc tam ten czy tamten to w ogóle nie ma znaczenia. Wiecie, ja bym ogólnie, ja ciągle powtarzam, to nie jest kanał, a nie, to jest kanał ekonomiczny, finansowy i o pieniądzach. No ale żyjemy w komunizmie, żyjemy w socjalizmie, żyjemy w coraz większym reżimie, szanowni państwo, podatkowym, fiskalnym, społecznym, ale też generalnie takim, że na przykład, szanowni państwo, wszystkie partie głosowały za tym, aby, szanowni państwo, zakazywać ojcom rodziny ratować swoich rodzin w czasie niebezpieczeństwa. Tak jest, szanowni państwo. Przecież oni wszyscy głosowali za tym, aby pójść oddać, szanowni państwo, swoje życie za ruskich oligarchów, ukraińskich oligarchów i za dolary amerykańskie i za brukselskie i te całe elity, szanowni państwo. No, mówmy sobie wprost, to nie jest kanał gospodarczy, to jest kanał gospodarczy, to nie jest kanał polityczny, to jest kanał czysty o pieniądzach, ale jeżeli ktoś mówi, jeżeli jakikolwiek profesorzyna, czy doktorzyna, czy jakikolwiek jakiś tam, szanowni państwo, ancymon wam mówi, że mówiąc o ekonomii, mówiąc o finansach, że ekonomia jest apolityczna, albo że finanse są apolityczne, że biznes jest apolityczny, że pieniądz jest apolityczny,
No to naprawdę nie słuchajcie tych ludzi, a jak macie takich wykładowców, to może zmieńcie uczelnię. Zmieńcie po prostu uczelnię, szanowni państwo, bo się nie da nie rozmawiać o pieniądzach bez rozmawiania o kwestiach legislacyjnych, prawnych, społecznych, o tym, co się dzieje, co nam zeżrą, a co nie. To jest dobre gadanie dla gówniarzy, prawda? Jak ktoś ma 18 lat, 19, czy 20, czy 22, to takie kity można mu wciskać. Ale, szanowni państwo, jak już ktoś ma wiek, no to jak to tak można wciskać takie kity? No to przecież, jeżeli Tusk zabrał nam połowę pieniędzy z OFE razem z polskimi sądami, no to to jest decyzja polityczna czy gospodarcza? No zabrał nam nasze pieniądze, no to o pieniądze chodziło, zabrał nam nasze pieniądze. Jeżeli Kosiniak-Kamysz przepchał z dnia na dzień, moim zdaniem zbrodniczy, szanowni państwo, zbrodniczy, bo to był zbrodniczy styl zabrania ludziom pieniędzy emerytalnych, podwyższenia wieku emerytalnego z dnia na dzień. No sama, szanowni państwo, reforma emerytalna jak najbardziej w Polsce była potrzebna. No ale tamci zniszczyli, a przyszli ci nowi i zniszczyli ją jeszcze bardziej. Szanowni państwo, oni po prostu szachują naszymi pieniędzmi, raz szachują OFE, raz emeryturami, szanowni państwo, tu tam zabierają, tam oddają i to się w kółko ciągle ciągnie, prawda? Więc ja mówię w Polsce już od dawna, prawda? Ja mówię od dawna, że no nie można, szanowni państwo, rozmawiać o pieniądzach w szerszym kontekście, o inwestycjach, o pieniądzach, o przyszłości, o inwestowaniu bez tła politycznego. No jak można, szanowni państwo, gdybym tak mówił, to bym na przykład, gdyby tak było, no to można by było powiedzieć, że przed tym, co się stało na Ukrainie, to można by było powiedzieć, a inwestujcie wszystko w ukraińską giełdę. No i taki ancymon z jednym drugim, jeden z drugim, gdyby, szanowni państwo, inwestował wszystko w ukraińską giełdę, no to co by się stało? No to by nic nie miał do dzisiaj, tak? Bo nie wprowadził dywersyfikacji ryzyka i mu wciskano kity, że geopolityka, polityka, to co się dzieje, nie ma w ogóle żadnego znaczenia dla twoich pieniędzy. To jest bzdura, prawda? To jest bzdura. Więc niestety, szanowni państwo, ten, kto się zajmuje ekonomią, finansami, biznesem, no musi o tym rozmawiać. Zresztą druga sprawa, nawet widzicie, głupi doradca kredytowy od kredytów hipotecznych, gdziekolwiek na świecie żyje i gdziekolwiek, w jakimkolwiek kredytowym systemie istnieje, no to taki, który nie rozumie polityki Rady Pieniężnej, na przykład na polski przetłumacząc, czy nie wiem, danego prezesa danego banku narodowego, nie wiem, tam Banku Anglii, Fedu, czy Narodowego Banku Polski, no to on ci nie potrafi, tam ci tam wciśnie kredyt, czy coś ci wciśnie, ale to wszystko. On ci nie powie, on ci zawsze powie, że wszystko będzie dobrze, no. No taka jest rzeczywistość, prawda? I tacy ludzie nie wiedzą, nic nie wiedzą. A jak jeszcze tacy mówią, a po co to o polityce gadać? To rzeczywiście po co, fajnie by było nie gadać o polityce. Ale polityka nie chce, żebyśmy o niej gadali. Taki jest problem. Taki jest problem. Gdybyśmy żyli w sytuacji, w której ja na przykład produkuję jakiś produkt i ty produkujesz jakiś produkt, i ty przynosisz mi na przykład, ja produkuję meble. Produkuję stół, daję ci ten stół, a ty produkujesz opony. I dajesz mi te opony. Tak? Mogłoby tak być, że ja ci daję, ty mi dajesz mebel, ja ci daję mebel, ty mi dajesz opony. No ale niestety tak to nie działa. Bo w tym całym procesie uczestniczą masy urzędników, polityków i jakichś innych tam takich dziwolągów. Masy papierków, masy tego, masy tamtego, szanowni państwo. Generalnie my mamy generalnie państwo skrajnie, moim zdaniem, no, komunistyczne i to do takiej kości, szanowni państwo, bo ja ci nie mogę dać mojego stołu, który wyprodukowałem, a ty mi nie możesz dać koła, które wyprodukowałeś za ten stół. My musimy wymienić całą masę papierków, musimy założyć firmy, działalności, to, tamto, sramto, owanto, no, no zdechnąć idzie, nie? Prawda? No, no, no i dlatego ten, który mówi, że w biznesie się o takich rzeczy nie gada, no jak się nie gada? No o wszystkim się gada, prawda? Nie dość, że jeszcze potrzebujesz o tym wszystkim wiedzieć, to jeszcze potrzebujesz 3 księgowych i 2 doradców podatkowych, 5 prawników. Szanowni państwo, tak więc tak to wygląda z tego punktu i jak na razie widzimy, że polska złotówka będzie osłabiana, po prostu.
Istnieje prawdopodobieństwo, że Donald Tusk rzeczywiście chce zniszczyć polskiego złotego, co to znaczy? Chce nas wszystkich zbiednieć. Chce nas wszystkich zniszczyć. Razem z Kosiniakiem, Kamyszem i Hołownią. Istnieje prawdopodobieństwo, że chcą zniszczyć polską złotówkę do 5-6 złotych za euro, a nawet za 7 i wtedy wprowadzić euro. No ale wtedy ludzie, którzy, widzicie, bo jeżeli dzisiaj mamy, zarabiam 7 tysięcy złotych, tak, i wymienię i euro jest na przykład po 3,50, no to po wymianie na euro będę miał 2000 euro. Tak? 2000 euro. Ale jeżeli zawalą złotówkę do 7 zł za euro, to zamiast z 7 tysięcy, szanowni państwo, dostać 2000 euro, dostanę tylko 1000 euro, czyli będę o połowę biedniejszy. Tak samo będą wyglądały emerytury i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli złotówka by była po 3 złote, no to szanowni państwo, to będę za 7 tysięcy złotych, to moja wypłata będzie 2300 euro, prawda? Czyli jeszcze więcej. No musimy to zrozumieć, prawda, że PO prawdopodobnie chce zniszczyć polskiego złotego, zresztą polskiego złotego także zniszczył Morawiecki i Kaczyński i Duda. No nie oszukujmy się, szanowni państwo, w Polsce w danym momencie naprawdę jest źle. W Polsce jest źle, mówmy sobie wprost, szanowni państwo, Polska w ogóle, jeżeli ktoś mi się pyta, czy wrócić do Polski w danym momencie, wy nie wiecie, ludzie, co tu się dzieje. Nie wiecie, ludzie, co tu się dzieje. Tu jest jedno wielkie opętanie od 3 lat, ale to jest też efektem wojny polsko-polskiej. Dwóch dziwnych grup, kilku tysięcy, kilkuset tysięcy ludzi, którzy się haratają ze sobą, a 35 milionów Polaków w części to łyka, w części nie, i tak dalej, i tak dalej. No takie dwa plemiona, nie? No taka jest rzeczywistość. Generalnie mówię wam, że Polska to jest ostatnie miejsce na ziemi, do którego bym w danym momencie przyjechał. Naprawdę. W danym momencie, prawda? Idźcie sobie do jakiejś piekarni, wejdźcie, no i chleby są takie, wiecie, najtańsze normalne chleby są po 7 zł, tak? Najtańszy, najtańszy, najtańszy w piekarni, tam jest po 5,50 czy po 6. No ale on już jest tak wybrakowany, że taki normalny chleb z oliwski w sklepach jest po 7, w zależności od miasta, a nawet po 8 zł, nie? Chleby foremkowe 10, 12, większe chleby po 15 zł, tak? Oczywiście są tańsze chleby w dyskontach, no ale pamiętajmy, że co to jest, to bardzo często to lepiej tego nie jeść. W danym momencie, szanowni państwo, naprawdę jest źle. Tak więc tutaj zamknęliśmy sprawę złotówki, więc idziemy w bardzo dobrym kierunku dla Donalda Tuska, który chce zniszczyć polskiego złotego. Znaczy zniszczyć, mówił, że chce wprowadzić euro. No to chce. No nigdy nie powiedział, że chce zniszczyć polskiego złotego. To powiedział, szanowni państwo, że chce wprowadzić euro. No to, ale żeby wprowadzić euro, no to trzeba zniszczyć polskiego, trzeba zlikwidować polskiego złotego. A jak zlikwidować? No to go zniszczyć, prawda? 5 złotych, 6, no ale, no nie oszukujmy się. Szanowni Państwo, no Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki uskuteczniali to samo, proszę zobaczyć, uskuteczniali to samo. A dlaczego chcą to zrobić? Szanowni Państwo, jeżeli ktoś ma 700, powiedzmy, jeżeli ktoś ma 70 milionów złotych kredytu, jeżeli ktoś ma 70 milionów złotych kredytu i wyjdziemy po kursie 7 zł za euro, to na ile się przewalutuje taki kredyt? Na ile się przewalutuje taki kredyt? Na 10 milionów euro. I będzie oprocentowane, powiedzmy, 5%. W danym momencie te 70 milionów złotych jest oprocentowane tam 10%, powiedzmy, tak? Czyli dwa razy więcej, tak? Ale jeżeli byśmy weszli po mocnym kursie dla polskiej złotówki, to 70 milionów złotych, szanowni państwo, to nie będzie 10 milionów euro, tylko to będzie, szanowni państwo, 20 milionów euro. Czyli ludzie, jest kilka osób w Polsce, to nawet nie są, szanowni państwo, Polacy, ale jest kilkanaście osób, firm, które bardzo chętnie zniszczyłoby polską złotówkę i by weszło do euro, bo nie dość, że im się zdewaluuje o połowę kredyt. Na przykład zamiast
100 milionów zdewaluuje się im na przykład na, wiecie, no na 50. No, takie rzeczy, tak? Czyli tak, jeżeli weźmie po słabym kursie, to z 70 milionów zrobi się tylko 10 milionów euro oprocentowane na przykład na 5%, a jeżeli weźmie po mocnym kursie, to z 70 milionów zrobi nam się 20 euro, milionów euro kredytu, tak? Też będzie 5%, ale to będzie 20, tak? Więc naprawdę w Polsce jest może kilkaset osób, to nie do końca muszą być Polacy, może jest to też Polacy, którzy po prostu bardzo chcieliby zniszczyć polskiego złotego, bo wtedy z dnia na dzień drastycznie się wzbogacą. Drastycznie i to pokoleniowo. Ja wierzę, że te chocopoły, które się, szanowni państwo, mówi Polakom o wprowadzeniu euro, jest to definiowane tym, że jest po prostu w państwie kilkaset osób, które bardzo chętnie zniszczyłyby polską złotówkę, bo im nie zależy tam na jakiejś Polsce, Polakach tam, tylko im zależy na tym, żeby mieć połowę mniej długu, nie? O to chodzi, prawda? Tak? Mówmy sobie wprost, szanowni państwo. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość, tak? Czyli widzimy, Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia idą w bardzo dobrym kierunku zniszczenia polskiej złotówki jak na razie. Idą w tym samym kierunku, co Morawiecki, Tusk, prawda? Druga rzecz, szanowni państwo, druga rzecz już taka społeczna, czyli widzimy, że złotówka to szmateks, jak na razie, jak na razie, jak na razie szmateks. Po drugie, dalej mamy w Polsce, szanowni państwo, prawo, które jest prawem, moim zdaniem, faszystowskim, bolszewickim. Jest to prawo faszystowskie, bolszewickie. PO za tym głosowało. Zresztą PO by robiło nam takie same straszne rzeczy, jak przez ostatnie 3 lata. Robiło PiS, może trochę lżej, może trochę mocniej, może bardziej, no, ale mniej więcej to samo. No i nie usunęli tego okropnego prawa. Szanowni Państwo, w Polsce, gdy miliony urzędników, miliony polityków, tego wszystkiego będzie sobie uciekało z Polski, ty będziesz oddawać życie zamiast ratować swoją żonę, swoje dzieci, swoją matkę, swojego ojca, chorą siostrę, chorego brata. Ty będziesz bronił, Szanowni Państwo, zagranicznych korporacji z nakazu. Taka jest rzeczywistość. Czyli dla mnie. Tak, złotówka over. Bezpieczeństwo twojej rodziny over. Druga sytuacja, pytają mnie ciągle o obligacje skarbowe. Szanowni państwo, nie dałbym ani złotówki na obligacje skarbowe, ani złotówki nie kupiłbym, a jakbym miał, to bym w cholerę sprzedał. Bo każdą obligację, którą kupujesz, mówmy sobie wprost, za Tuska oddawano nieruchomości w Polsce 150-letnim nieżyjącym Żydom, no. I to jeszcze nieruchomości, które nie do nich należały, tylko zostały odbudowane gołymi rękami naszych dziadów. Tak jest, szanowni państwo, tak jest. Tak jest, szanowni państwo. PiS rozdał wszystko Ukrainie i Ukraińcom zagranicznym oligarchom. Wcześniej oni tamci rozdawali tam VAT, nieruchomości Żydom, to tamto, jakieś mafie paliwowe, czego to nie było w Polsce. Aż trzeba było zabrać ludziom emerytury i OFE. Tak nakradli, tak naniszczyli. No a dzisiaj widzimy, Tusk pojechał i kontynuacja właściwie tego samego, co Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński. Kontynuacja. A widzieliśmy właśnie Kosiniaka-Kamysza. Szanowni Państwo, Kosiniaka-Kamysza, który zapisał się na czarno w annałach historii Rzeczypospolitej, zabierając ludziom emerytury z dnia na dzień. No to jeżeli on tam nie żałował naszych dziadów i ojców z dnia na dzień, no to co on będzie żałował? Wojsko polskie. Co on będzie żałował Polaków? No to ktoś chyba, trzeba być naprawdę naiwnym, szanowni. Trzeba być naiwnym, głupim. Generalnie ja strasznie nie lubię ludzi, którzy popełniają ten sam błąd ciągle, nie? No błędem było wybierać Kosiniaka-Kamysza, tak? I ludzie wybrali go jeszcze raz, takiego człowieka, tak? Sobie pod takim człowiekiem, szanowni państwo, zastanówcie się. Zastanówcie się.
Druga rzecz, tak? Obligacje skarbowe, wszystko co będziesz kupować na obligacje skarbowe nie ma znaczenia, bo złotówka się zawala, to jest nominowane w złotówce, więc oprocentowanie i tak nie ma znaczenia, a każdą obligację, którą kupujesz, to oznacza, że wspierasz nie siebie, nie państwo polskie, tylko wspierasz zawalającą się złotówkę, rozdawanie za ukraińskim oligarchom naszych pieniędzy, szanowni państwo, subsydiowanie zagranicznych korporacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli to też jest, tak? To jest over, prawda? Ludzie coraz mądrzejsi są. Ludzie są coraz mądrzejsi. Druga sprawa, szanowni państwo. Gazu nie ma i nie będzie taniego. Elektrowni nie ma i nie będzie. Lotniska dużego nie ma i nie będzie. Nie dolecimy sobie nigdzie i tak już, tak? Przecież w Berlinie jest, to po co nam, nie? Państwo polskie upada. Znaczy, ono zostanie przyjęte, ale naród polski upada w danym momencie. No nie oszukujmy się, szanowni państwo. Reżim w Polsce się zaciśnie. Polska jest przygotowywana do tego, do czego została przygotowana Ukraina. Mówmy sobie wprost, czy to był Tusk, czy Morawiecki, to w sumie to jest to samo. To samo robią, można powiedzieć, nie? Właściwie. Więc ani waluta, ani obligacje. Ja rozumiem, żeby wprowadzili takie obligacje. Wiecie, że tutaj obligacje, widzicie, tu obligacje i pieniądze pójdą na szpitale. Tu obligacje na przykład pójdą na wojsko. Tu tam. Tak, tylko że jak pójdą na wojsko i na szpitale, to wtedy z podatków rąbną, nie? Tak więc widzimy. Trzecia sprawa. W Polsce jest miliony 50-letnich emerytów i będzie 50-60, a ty będziesz pracować do 70 roku życia za granicą. To się nie zmieniło. Polska nie jest w stanie. Jeżeli oni tego nie zmienią, to oni będą wprowadzać miliony ludzi przyjezdnych, a miliony ludzi przyjezdnych nie jest w stanie się na terenie Rzeczypospolitej przystosować do tych warunków, jakie mamy. I to po prostu będzie wszystko niewydolne. Niewydolne. Trzecia rzecz. Polacy nie mają szans, szanowni państwo, z zagranicznymi korporacjami. Jak grzyby po deszczu wyrastają następne dyskonty, markety i tak zwane zagraniczne restauracje, które sprzedają gówno żarcie smażone na starym oleju. Czyli moim zdaniem to jest trucizna powolna, nie? Tak więc widzimy, szanowni państwo. Polska to w danym momencie fiskalna, administracyjna, podatkowa tragedia, a teraz zacznie się zaciskać reżim taki, że będą niszczyć ludzi, nie? Tam do wojska cię zaciągną, tu przyjdą, tu cię z pracy zwolnią, tu tamto, prawda? Naprawdę, to co się w danym momencie dzieje w Polsce, szanowni państwo, nie oszukujmy się, no jest źle, no ale to oczywiście jest wina PiS-u, który rządził przez ostatnie 8 lat. Ale oni to razem do spółki robili, tak? Więc mówmy sobie wprost. Ja ciągle to powtarzam. W danym momencie nie ma, ja nie widzę nic, żadnego prześwitu do jakichkolwiek racjonalnych decyzji pozostaniu w Polsce przez ludzi normalnych, szanujących sobie wolność, a nie państwo bolszewickie, bo państwo polskie jest państwem postsowieckim bolszewickim. No nie oszukujmy się, państwo polskie jest państwem bolszewickim. Państwo polskie jest państwem postsowieckim, kolonialnym. I teraz to już zostanie w ogóle wszystko rozjechane, prawda? I gdyby, szanowni państwo, gdyby w Polsce chciano, aby Polacy żyli w Polsce, to przede wszystkim Polski by, szanowni państwo, bronili ludzie, ci, którzy żyją z naszych podatków. Jest ich kilka milionów, no ale tego się nie wprowadza, więc tego się nie wprowadzi, więc to już następna eliminacja, tak? Z tabelki. No bo widzicie, ja na to patrzę wszystko jak fund manager, tak? Czyli mamy tabelkę, patrzę, aha, tutaj klik, 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 no trudno, no. No i nic z tym nie zrobię, tak? A plus B tam równa się AB i koniec, nie? 2 plus 2, 4. No i tyle, nic z tym nie zrobimy. Patrzymy po prostu chłodnym okiem, no. Druga sprawa, gdyby chciano zatrzymać depopulację w Polsce, oczywiście wprowadzono by takie podatki jak w Wielkiej Brytanii i w Irlandii i w Holandii. No mówmy sobie wprost, szanowni państwo, gdyby chciano,
Gdyby chciano zatrzymać w Polsce skrajną depopulację, mówmy sobie, szanowni państwo, prawdę. Gdyby chciano w Polsce zatrzymać skrajną depopulację i gdyby chciano, aby Polacy się bogacili w Polsce, to wprowadzono by w Polsce podatki na wzór podatków w Szkocji, Walii, Anglii, Irlandii Północnej, Irlandii, Holandii, Cypru i tak dalej. Mówmy sobie wprost. Mówmy sobie wprost. Ale tego się nie zrobi, no bo by była konkurencja dla KFC, McDonalda, Burger Kinga, Pizza Hut, dla Carrefoura, szanowni państwo, dla Lidla, dla Biedronki, dla Rossmana, dla tego wszystkiego, tak? No bo jeżeli Polacy będą mogli normalnie prowadzić biznes, no to oni będą mieli konkurencję. Zamiast pracować, budować Berlin, Monachium, Londyn, Dublin, Oslo, tam Zurich, no to będą budować Polskę. No a to niedobrze budować Polskę, szanowni państwo, niedobrze budować Polskę. W Polsce mają tylko postawać 39-metrowe klitki, za które masz płacić przez 50 lat kredyt, tak? A to już jest druga sprawa, to już nawet nie będę mówił o tych kredytach, bo to już jest śmiech kupić. Inwestowanie w Polsce w nieruchomości to jest oczywiście śmiech dla takiego zwykłego człowieka, znaczy kupowanie nieruchomości to jest w ogóle bzdura skrajna, tak? Mówmy wprost, ja ciągle mówię, dla takiego profilu człowieka, któremu dobrze się żyje gdzieś za granicą, powrót do Polski pod kątem jakimś finansowym to i bezpieczeństwa to jest po prostu bzdura. Bzdura, tak? To jest skrajna bzdura. Tu już się nic nie opłaca. Nic, szanowni państwo. Tu się po prostu już nic nie opłaca. Albo za drogie, albo za obłożone za bardzo administracją i podatkami, albo za niebezpiecznie. To jest tragedia, szanowni państwo. Polska w danym momencie to jest... Naprawdę, tu jest bardzo źle. Bardzo, zaraz nam trochę ulży, bo przyjdzie wiosna, tak? To nie będzie trzeba drugiego gazu, tego, tamtego. Ludzie żyją w jakimś letargu, że niby w Polsce się opłaca zakładać, wiecie, pompy ciepła, tam jakieś tam panele i tak dalej. No ale na samym koniec nie rozumieją, że koszt założenia paneli, pomp ciepła, tego wszystkiego, wymiana i reparacja tego wszystkiego, to przez 20 lat razem z opłaceniem tego, z elektrycznością, nasza elektryczność też do tego musi dojść jakoś tam, to właściwie tyle samo wychodzi, ile ogrzewanie gazem. Przez 20 lat. To w ogóle nie ma znaczenia, tak? Tylko musisz wyłożyć z góry, więc się w ogóle nie opłaca. Więc lepiej płacić co miesiąc, tak? A już nie porównują, już nieporównywalnie taniej jest opalać dom, ogrzewać dom drewnem. To już w ogóle, tak? To jest w ogóle nieporównywalnie. Ogrzewanie domu drewnem jest 5 razy tańsze. Powinno być. Jest generalnie. W danym momencie 4 razy. Tylko, że musisz czas tracić, nie? Naprawdę, w Polsce w danym momencie, szanowni państwo, uwierzcie mi, następna w ogóle nowinka. Następna nowinka. W Auchan w danym momencie, w takim francuskim sklepie, już przed końcem zamknięcia sklepu zamykają wszystkie normalne kasy z kasjerami i tylko można zrobić zakupy na kasach samoobsługowych. Już nie zrobisz zakupów w różnych godzinach, o różnych godzinach w Auchan u normalnego kasjera, tak? Podobno już nawet o 8 czy 9, o 9 już godzinę wcześniej, bardzo często podobno, a na pewno pół godziny wcześniej, już się zamyka kasy, szanowni państwo, w Auchan i nie można zrobić w Auchan zakupów bez z kasjerem. Musisz samoobsługowo, nie? Już jest... Czyli można powiedzieć, że przez pewien czas codziennie albo w któryś dniach już zaczynają gotować tą żabę, już powoli eliminować pracowników zagranicznych korporacji, to oznacza, że już niedługo takim tempem, tego rodzaju formułą, już niedługo w takich sklepach nie będą musieli w ogóle pracować kasjerzy, ludzie i tak dalej. A pamiętajmy, że bardzo dużo dyskontów, hipermarketów płaci bardzo słabe podatki w Polsce. Czyli już nawet będzie mniej pracowników w tych sklepach, a tak to jeszcze pracownicy płacą jakieś podatki, składki to. A tak, to nie będą, coraz mniej pracownika będzie. Kasy będą produkowane, nie wiem, w Chinach czy we Francji.
reperować będą przyjeżdżali, nie wiem, tam Niemcy, no, a Polak tylko będzie płacił, prawda? A nie będzie w stanie konkurować, bo podatki wysokie i administracja, tak? Więc Polska generalnie, dla mnie Polska w danym momencie ja mówię wprost, Polska w danym momencie jest tym, czym była Ukraina, znaczy niedokładnie, tak? Ale jest tym wzorem idącą Ukraina 30 lat temu. Dlaczego Ukraina się rozpadła? Przede wszystkim, 30 lat temu dlaczego się rozpadła? 30 lat temu się proces zaczął, a proces rozpadania Ukrainy zaczął się oczywiście przez takie kilka aspektów, jak przede wszystkim skrajna depopulacja, no i my mamy depopulację w Polsce, tak? Po drugie, skrajna korupcja, my mamy skrajną korupcję na tle innych państw europejskich, tych dużych. Po trzecie, oligarchizacja. Już oligarchowie ukraińscy są w Polsce, więc nie trzeba ich zapraszać, więc tu już koniec. Polscy oligarchowie, sorry, ale frajerzy ich wpuścili. I szanowni państwo, co to znaczy? Ale u nas rolę oligarchii już nawet nie prowadzą sami oligarchowie, a zagraniczne korporacje, tak? Czyli Polacy będą sobie. I państwo polskie, naród polski jest przygotowywany mentalnie do tego, aby oddać swoje życie, aby nie bronić swojej rodziny, aby pójść w maszynkę do mielenia mięsa, tak jak Ukrainiec i Rusek, nie? To jest czarno na białym, szanowni państwo. Czarno na białym, nie oszukujmy się. No tak, w danym momencie jest. Likwidacja gotówki postępuje, złotówka się zawala, będzie euro. Reżim, szanowni państwo, reżim jest wzmacniany, bolszewicki w danym momencie, tak? Gazu nie ma, drewna nie możemy, węgla nie możemy, elektrowni nie będzie. Nie ma nic, nic. Podatki coraz wyższe, administracja coraz gorsza. Coraz więcej 50-letnich emerytów, a zaraz będzie trzeba nawet płacić emerytury tym ludziom, którzy sobie je wcześniej wypracowali, ale na przykład wyjechali za granicę, tak? Bo za granicę przecież wyjechało tyle ludzi, tyle milionów i tym wszystkim kobietom, wiecie, one coraz więcej kobiet za granicą ma 60 lat. I im trzeba będzie wszystkim te emerytury tam płacić, czyli będziesz harować na te kobiety, które sobie wcześniej wypracowały emerytury w Polsce, będziesz im płacić tam do Niemiec, do Anglii, tam do Irlandii będziesz im płacić emerytury, nie? Oni tam jeszcze dopiero będą mieli emeryturę w wieku 68 lat, ale te kobiety już w wieku 60 lat będą dostawały, a mężczyźni w wieku 65. Po drugie, następna sprawa. Mówi się, że my tu potrzebujemy ludzi sprowadzać do Polski, a rzeczywistość jest zgoła inna, bo mamy bardzo dużo tutaj, wiecie, bo jest dobry kapitał, jest zły kapitał. Ja ciągle mówię, ja nie mam, nie mam nic przeciwko zagranicznym korporacjom generalnie, prawda? Ale generalnie jest dobry kapitał i zły kapitał, a my w Polsce mamy bardzo dużo złego kapitału, który domaga się, aby ściągać dla nich pracowników z zagranicy, którym oni będą płacić, szanowni państwo, minimalne. Ale te korporacje mają takie upusty podatkowe, że się w rzeczywistości nie opłaca ich tu trzymać. Zużywają naszą energię, naszą wodę i produkują CO2, ale płacą zero podatku i minimalnie płacą tym pracownikom. Ale my tym pracownikom będziemy musieli zapłacić w przyszłości emerytury, które są prawie najniższe w całej Europie, wiek emerytalny znaczy się, tak? A dodatkowo te trzynastki, czternastki, dziewięćdziesiątki. A dodatkowo przecież trzeba ich leczyć NFZ. Więc naprawdę, Polakom gard rośnie geometrycznie. Geometrycznie, szanowni państwo. Polakom gard rośnie geometrycznie. Tego się nie da, szanowni państwo, tego się nie da opisać, co się w danym momencie dzieje w Polsce. Gdyby w Polsce chciano mieć tanie nieruchomości. Przecież Polska jest gigantycznym krajem, w którym jest bardzo dużo drzewa, bardzo dużo terenów i można budować, ścinać drzewa, budować. Przecież mamy całe wybrzeże. Mamy, szanowni państwo, gdzie my przecież my możemy tyle budować? Przecież my mamy tyle terenów, mamy tyle drewna. Mówi się, że drewna nie ma, że nie ma terenów do budowania, dlatego drogie, że dlatego tamto, sram to, wam to, szanowni państwo, naprawdę.
To, co się dzieje w Polsce, to jest zgroza. Zgroza. Oni nie chcą naszego narodu uratować. To jest, ja w to nie wierzę, dlatego ja już dawno, szanowni państwo, tam mówię, że zajmijcie się swoimi pieniędzmi, swoją rodziną. Nie ma jak najmniejszego sensu. Ja nikomu nie mówię, co niektórzy może chcieliby się wprowadzić. Wiecie, to może być dobre przyjechać do Polski, no bo tu możesz znaleźć żonę. Z tą żoną będziesz mieć rodzinę, dzieci. To może być wspaniałe, prawda? Tak? Ale może lepiej właśnie znaleźć tą żonę, mieć dzieci i wyjechać wtedy, prawda, z nią, nie? No bo wiesz, jak na samym końcu wrócisz sobie, wybudujesz sobie dom. Co z tego, że sobie wybudujesz ten dom? Jak zaraz Kaczyński albo Tusk, albo jakiś inny Morawiecki, czy tam ktoś zaraz was wyślą, żebyście zdechli, nie? W okopie jakimś. Te zagraniczne korporacje. Przecież Polska w ogóle nie jest zagrożona, bo gdyby Polska była zagrożona, to jest bzdura, tak? Przecież gdyby Ruski nas zaatakowały, to NATO może to rozwiązać w 24 godziny, a jak nie rozwiąże w 24 godziny, no to chcą nas wrąbać w taką samą maszynkę do mielenia mięsa jak Ukraińcom, więc mówmy sobie wprost, szanowni państwo. Polska nie jest zagrożona, więc po co nas straszą? Po to, żeby nas po prostu straszyć, niszczyć, męczyć? Lub po to, bo wiemy, że chcą nas po prostu wrąbać w tą maszynkę do mielenia mięsa, więc tak źle i tak niedobrze, nie? No bo ani tego się nie da wytrzymać, ani tego, nie? Ale tylko głupi lud. Widzicie, ale popatrzcie, teraz jest taka, wiecie, taka telewizja, gdzie ci wszyscy spadochroniarze z TVP, w ogóle nie oglądajcie tego, Jezu, jakie to straszne. Są ci wszyscy spadochroniarze z TVP. Ojej, i oni tam widzicie, to tylko widzicie, w danym momencie nie ma zajmowania się, szanowni państwo, w danym momencie nie ma zajmowania się gospodarką, finansami i bezpieczeństwem. W danym momencie jest nawalanka dwóch partii. O synekury, o TVP, o to. Sprzedać wszystkie spółki skarbu państwa na giełdzie. Sprzedać. Każdy Polak może sobie kupić, sprzedać. Wiecie co? Wiecie, jakbym zrobił? Ja bym zrobił tak, że włączyłbym spółki Skarbu Państwa do pracowniczych planów kapitałowych. Nie wiem, jakoś tam, znaczy taki, wiecie, ruch, tak walnąłem, tak, wiecie, mimowolnie, no nie wiem, zrobiłbym, żeby było tak, żeby Polacy też mogli kupić, prawda, te spółki Skarbu Państwa, jak już chcą, nie? No bo jeżeli ktoś uważa, że spółki Skarbu Państwa są ważne dla Polski, no to przecież może pójść sobie na giełdę, na WIG20 i sobie kupić. By the way, sprawdźmy WIG20. Sprawdźmy WIG20, szanowni państwo. Bam! Zawaliło się! Tak jak w kalendarzu kalejdoskopie. Ludzie się mnie pytają, dlaczego nie robię o WIG20. Ja zrobiłem o WIG20 i tutaj nic więcej nie trzeba robić, bo WIG20 się zawala. Ale WIG20 to maszynka do zarabiania pieniędzy. Proszę bardzo, proszę wejść w zakładkę WIG20 w playlistę. Bum, 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 bum. Nieważne, kto rządzi. Jest tak. Bum, 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 bum. Nieważne, kto rządzi. Widzicie? Nieważne, kto rządzi. Nieważne, kto rządzi. I co to znaczy, jeżeli tak się robi? Kupują na dole, jak zawalają. O! Kupują na dole, jak zawalają. I sprzedają u góry. Zawalają, sprzedają u góry. Zawalają, sprzedają za góry. Zawalają, kupują tanio, sprzedają u góry. Jak rośnie. Zawalają, kupują na dole, sprzedają u góry. Kupują na dole, sprzedają u góry. Ale, szanowni państwo, trend jest zapadający się. Tajlandia ma 5 razy większą chyba giełdę niż my. Tajlandia. Tajlandia. Zrozummy to. Zrozummy to, szanowni państwo. WIG20 to wszystkie spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprzedane. Tak, tam nawalają się, tu będą Obajtka wsadzać, tu grożą, krzyczą. Szanowni państwo, dajcie sobie na spokój, by sprzedać te spółki Skarbu Państwa. Każdy Polak może pójść na giełdę i sobie kupić. Zamiast złota, po co inwestować w te nieruchomości tak bezsensownie w przecenione? Idźcie sobie, sprzedajcie te nieruchomości, które już są. Jak są takie drogie, to sprzedajcie je, skupcie, kurczę, giełdę, to lepiej zarobicie, tak? Bo nieruchomości już są przecenione, bo jest depopulacja, tak? Naprawdę. Znaczy, rób ta, co chce ta.
Rób ta, co chceta. Będzie niedługo, rób ta, co chceta, nie? Ja nikogo nie namawiam, to jest edukacyjno-informacyjne, szanowni państwo. Naprawdę, w Polsce jest jeden wielki marazm. Mówmy wprost, gdyby, szanowni państwo, komukolwiek zależało na tym, aby w Polsce mieszkali Polacy, zakładali tu firmy, budowali, płodzili się i tak dalej. Jeżeli jest w Polsce tak dobrze, jeżeli za Tuska w Polsce było tak dobrze, to niech ten Tusk nam powie, dlaczego 4 miliony Polaków myło naczynia za granicą. Pół żartem, pół serio, bo nie każdy mył naczynia oczywiście tam, prawda? Tylko pół żartem, pół serio. Dlaczego 4 miliony Polaków pracowało w Europie i budowało Europę w najgorszych pracach? Dlaczego? Zapisu to się zmniejszyło, no ale teraz znowu już nikt nie wróci i każdy wyjedzie, tak? No to jeżeli nie wróciło te 3 czy 4 miliony Polaków, tylko wracali bardzo często, po prostu się podorabiali, ale teraz nie będą wracać, to dlaczego, szanowni państwo, jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? No takie proste pytanie, widzicie, taki papierek lakmusowy, prawda? Taki papierek lakmusowy, no po prostu takie najprostsze pytanie, jeżeli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Szanowni Państwo, mamy naprawdę, jeżeli chodzi, widzicie. Oj, drodzy kochani. Kochani widzowie, którzy jesteście ze mną długo, dziękuję Wam za to, ale. Ja nie mogę, że tak powiem, na chama tu lukrować. Lukrować, że wiecie, ja chciałbym mówić, że w Polsce super, fajnie, wracajmy, budujmy, róbmy, o, fajnie, nie? No chciałbym, no ale to nie na tym moja filozofia polega, prawda? Naprawdę, w danym momencie, wiecie, jest tyle miejsc od Cypru po Wyspy Kanaryjskie, Majorkę, Hiszpanię, nie, wiele, wiele, wiele rzeczy, naprawdę miejsc, które. Ja nie mówię, ja kocham mój kraj, ja kocham moje miasta, ja kocham być Polakiem, kocham mówić po polsku, zresztą widać. Ale, szanowni państwo, nie jest dobrze. Jest źle. Jest bardzo źle. Ja bym powiedział nawet, że jest tragicznie. Jest bardzo źle. Jest naprawdę niewesoło, szanowni państwo, choć bardzo dużo z tych rzeczy to są po prostu wymysły polityków. To można by było wszystko załatwić w 5 minut. Naprawdę. W 5 minut, szanowni państwo, ale tego się oni nie chcą. Musimy to zrozumieć, że państwo polskie jest państwem sowietyzowanym, postsowieckim, skorumpowanym, złodziejskim, kierowanym na pewno nie przez Polaków. Mówmy sobie wprost, bo Polak Polakowi takich rzeczy by nie robił. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów, ze względu na to, że mogą być to znacznie ważniejsze informacje, aniżeli te, które przekazałem w tym filmie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce.